Siemano, za pozwoleniem Flesza. Teraz my przejmujemy kanał. My przejmujemy kanał. Siemano, wariaty. Leśne klimaty. Idziemy, znaczy idziemy. Na razie idę sam, zaraz przyjedzie Sowa i Maciek. I oni dzisiaj troszeczkę poprowadzą tego vloga. Z tego względu, że zaczęliśmy robić sobie secreta. Taki mały spocik na jakąś zajaweczkę taką malutką leśną. Wąwóz na razie jeszcze jest zamknięty do odwołania. Prosiłbym w dalszym ciągu o niejeżdżenie. Robię wszystko co w mojej mocy, żeby to przyspieszyć, ale na razie to leci jak krew z nosa. No niestety, ale to już temat na inny odcinek. Idziemy sobie tutaj taką ścieżką leśną. Nie chcę wam za bardzo pokazywać co i jak, bo jak ktoś jest z Olsztyna, to skuma gdzie to jest. I tak pewnie ktoś skuma, ale czekajcie, teraz tu trzeba przejść. Tak czy siak, mega zajawa. Przez pewien czas wrócę jakieś odcinki z budowania, także chyba kozak dla tych starszych widzów, co byli od praktycznie początku kanału. No bo kurde, brakuje mi tego klimatu leśnego. Jak chłopaki wczoraj pokazali mi, co zaczęli robić, odgrabili tak kawałeczek trasy, od razu przyjechałem. Już tutaj chociaż na godzinę, bo już ciemno się zrobiło, nazbierałem im drewna na hopę. Hopsa. I tu mamy pierwsze wybitko, a tu będzie lądowanko. No tak, tu jest taki duży nie to wąwóz, bardziej jakaś dziura. No i co, plan jest taki, że tu będzie lądowanie, tu będzie banda i tam sobie to dalej poleci. A skąd tak naprawdę zaczynamy? To tam z góry. Już widać tą ścieżkę. Idę wam szybko pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Wow, wziąłem im statywik i czapek na głowę. No ja niestety dzisiaj nie mogę nie wiadomo ile siedzieć, ale chociaż chwilę posiedzę, żeby nie być taką mędą, że tylko wpadnę, zestawię sprzęta i uciekam. Z miłą chęcią chciałbym posiedzieć dłużej, ale mam jeszcze parę obowiązków do zrobienia i nie mogę tego olać. Także tu mamy ścieżkę, chodzę pod górę. Tu jest plan na coś, zobaczycie zresztą. Idziemy. Tu też jest plan. I tu przed tym korzeniem też jest plan. Startówka będzie gdzieś tam. Gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Jak teraz stanę. Hopsa. No i fajnie. I sobie będziemy jeździć. Będzie jazda. Powrót starych czasów. Z miłą chęcią posiedziałbym tu w ciul długo. Od rana do wieczora, tak jak kiedyś. Ja bym zabudował. No ale tutaj będzie fajna rozpędówka. Tu będzie dropik taki jakby step downik. I tam troszeczkę taka, nie no, to nie jest jakaś gruba hopa, ale delikatnie większa. No tam myślę, że 6 metra jest przelotu. Dziurka też nie jest spokojna, nie jest taka malutka. Także będziemy działać. A chłopaki dzisiaj tutaj poprowadzą vloga. Myślę, że trochę się ubawicie. Bo znając Sowę, to pewnie coś odstuka. Także o, pięknie, zaczynamy coś robić. Początek serii budowania. Robimy sobie traskę na przypale. Witam. Co ma być, to będzie. My utrzymamy na pewno tutaj porządek. Nie przyjdzie tu żaden śmieciarz nam. Tak jak często to bywa na wąwozie, że wpadali, śmieci zostawiali, burdel taki, że hej. A tutaj przynajmniej będzie coś takiego własnego. Ciasne, ale własne. I nie będzie, kurde, tutaj jakiś głupich spin, jakieś głupie rzeczy. Kto ma wiedzieć, ten wie. No i tam gdzieś sobie jeszcze może coś się pociągnie. Zobaczymy jak z rozpędem. Ja czekam na chłopaków. I pewnie tutaj chłopaki się przywitają. Jakiś tam lapsik wleci. No coś tam się porobi. Chociaż na chwilę ja będę. A później to już co oni będą robili, to już jest ich wola. Siema wariacie. Siema wariat. Co porabiasz? A ty? A co ty tu tniesz? Ty, słuchaj, miałem ostatnio takie wrażenie, że musimy wrócić do korzeni i trzeba wrócić do lasu. Ewidentnie trzeba wrócić do lasu.
Siemano wam, witamy z lasu. Ogarniamy miejscówę. Siema! Siemano, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj nauczę was, jak układać drzewo. No, powiedzmy. Ja to kończę. Tylko my byliśmy sobie ostatnio na spacerku, stwierdziliśmy, zróbmy sobie hopkę. O, piek. Hopki robi się kolejna hopka. Z hopki kolejnej robią się dwie kolejne muldy. A potem jest banda, potem jest tamto, potem jest tamto. I witamy was w lesie. Mimo wszystko sporo ludzi tędy zwróci chodzi. Uwagę, no. Że tutaj się znajdujemy. Ale będzie kulturka to. Będzie kultur. Musimy zrobić tak, żeby była kulturka. Wiadomo jak jest. Znamy. Zawsze była kulturka. Znamy zasady z wąwozu, jak trzeba się zachowywać w lesie, także raczej lipy nie odstawimy. Nie? Dokładnie. Z nami. A gdzie ten drugi? O, od bezdomnego rower. Trzyma się? Ty wiesz, że jakaś typiarka ci skomentowała na YouTubie o takim samym nazwisku jak bezdomny? Tak. Coś tam tak. I pod tym filmem, nie jestem dokładnie pewny. Że co, od niej dostałeś? Nie, jest to jakiś inny komentarz, że zwróćcie uwagę na nazwisko. Dobre, wariaty tam już wchodzą. No ja niestety roweru nie mam. Mój rejnik jest na wymianie felgi. Tam łożyska, w piaście trzeba wymienić w ogóle. Kupiłem nową felgę, a się okazało, że trzeba porobić całe wnętrzności tej piasty. A kupiłem fajną Mavica felgę i czekam aż łożyska i wszystko mi tam pościągają, powymieniają. A teraz chłopaki zrobią taki zwykły najazd, żeby określić jak w ogóle jest prędkością na to. Czy to w ogóle jest przelotne. Dawaj! Hop. Co myślicie, że będzie prędkość? Możecie zostawić komentarz, czy chłopaki mają dostateczną prędkość na to? Nie zastanowiłem na tym. Bo mi się wydaje, że jest tak kurwa. Tak... No, wydaje mi się, że trochę. Że jest troszeczkę przywolno. Ale jak będzie drop, to będzie na pewno szybciej. I jak na górze się zrobi dwie hopy, to też będzie szybciej. Okej, to robimy drugą próbę bez fisiowania. Bo ja tutaj wiesz, rozpędziłem się. Tak, a weź spompuj, spompuj. Ten, bo jak patrzyłem na to, to myślę, że byście w dziurze wylądowali. Też tak myślałem, dlatego też myślałem, żeby w razie co ciutkę do przodu, żeby równo z tym. Nie, no nie pomniejszajmy aż tak, stary. Trzeba coś wziąć pod uwagę, że tu jest taka ściółka mięciutka i to tak nie będzie szybko się jechał po tym. Ty pamiętaj kurczę, tylko że musimy też mieć gdzie wyjechać tutaj, wyhamować kurczę, zaraz on się we mnie wbije i train będzie tam. Przegrali na detrainie, kurwa. Na samym początku kurwa meczu już. No co, jak coś to zjesz... Ale tu jest ten... Tak, ten nie będzie trzeba wykopać, nie? Ja to tutaj. Ja chyba też w prawo. No to w prawo walcie. A tak spróbujcie się na, wiesz, na... Przypierdolić, zobaczyć ci w ogóle, wiesz, jak to wygląda. No i uwaga. Dobra, teraz to tak. Teraz to tak, ale widziałem jako pikieto trzeba było cisnąć, nie? Ale jest mokro, jest tak. Miękko. Tak, ale... wiesz, będzie ta jedna hopeczka, druga i tu będzie drop, z dropu też się dobrze zrobi ten prędkość. Ale ogólnie tak o, prędkość na hopę na pewno jest, ale widzieliście kurwa co musiałem robić. Tak, no. Ale ja i tak sobie poleciałem. Ale tak samo musiałem pedałować. Od samego początku. Dobra, lecimy, dawaj kurwa. Nie, gdzie siedzisz? Zebraliśmy małe składowisko. Jak to wygląda na kamerze? Co to za jakiś kot jest? Ty tu zwierzyna jest w ogóle. Gdzie jest kot? Tu. Tu? No. Bobr. To dywan na wybicie. Bobr, kurwa, skur... Ej, przełożymy teraz tego całego wariata, no ten cały sztos. Wiecie skąd kurwa to drewno leży, jak tu bóg był. Wszystko przyniósł. Rozłożymy to teraz na hopkę. Jak tu w ogóle drewna nie ma? Tak, no. Skąd to w ogóle się znalazło? Skąd to się wzięło? Dobra, poleci timelapse od kurde. Chyba nie wiem kiedy ostatni timelapse był stary. Trzeba było sprawdzić, ale myślę, że gdzieś... Ostatni raz... Dobry rok temu, ty. No, ostatni timelapse zbudowania to ta hopa przelotowa, co była robiona. Pamiętasz jak włączyć? Właśnie, muszę wejść w poradnik jak włączyć timelapse'a. Dobra, leci.
tak to teraz wygląda, mniej więcej. Co, mam coś powiedzieć ciekawego, mądrego? Mogę powiedzieć, wiesz, że mi się kręba nie zamyka. No, nie no, ogólnie tak, wpadliśmy na fajny pomysł, z tego względu dużo osób pyta, jak zrobić pierwszą hopę. No to kurwa... Kalisz patyczki i przysypujesz liśćmi. Tak, zbieracie wszystko, co jest wokół. A co jest fajne jeszcze, że tych patyczków nie trzeba wycinać, tylko leżą sobie na ziemi, wystarczy iść i je zebrać. Tak, zbieracie, łamiecie. Zbieracie, łamiecie, robicie szkielet, przysypujecie ziemią, macie wybicie, możecie latać essa, kurwa. Wystarczą grabki, żeby zagrabić, rozrobić sobie dróżkę, nie śmiecić, kurczę, naprawdę, i macie miejscówę. Jest kilka po prostu prostych zasad, które trzeba zachować i tyle, nie? Mogłem to w sumie, kurwa, mówić przez 5 odcinków, a mówię w jednym, bez sensu. Dobra, a teraz co będziemy robić? A ja wiem. W sumie ja to uciekam. Uciekam, muszę chłopaków zostawić tutaj, kurde, z wami. Myślę, że se poradzi tutaj. Ja se poradzę, wiadomo. Prowadzący jeden z drugim. Szefie, robota będzie zrobiona. Zbita, dobra. Nara, ode mnie. Cześć. Nie no, nara może być. Nara może być. Kurwa, nara. Spierdala w końcu. Znaczy nie, no żartuję. Możemy w końcu działać. Siemano. Za pozwoleniem Flesza. Teraz przejmujemy kanał. My przejmujemy kanał, przynajmniej na jeden odcinek. Robimy miejscowe. No co, dropik musi być. Gdzieś tu, gdzie stoi, nie wiem. Ja bym tu gdzieś chyba robił go. Tutaj właśnie by trzeba było gdzieś zrobić dropa. Nawet ja bym jeszcze wcześniej zrobił. Tu? No. I co, byłby dropik. Tam już troszeczkę drewna jest złożone. Generalnie co, to robimy to samo tak naprawdę, nie? Aha. Weźmiemy sobie ten. Przysypał może tutaj szybko łopatką. Zrobić szybkiego dropa z trochę ziemi? No, żeby zobaczyć, jaki będzie w ogóle lot. Bo tu też chodzi o to, żeby nie robić jakiegoś mega dużego tutaj. Nie, to będzie taki dropa, tylko że po prostu taki spadkowy drop, tak jak był na stepie na samym początku. Tak naprawdę, żebyś się wybił, doleciał tam, czy tak naprawdę, żeby to napędziło podobnie na hopę. No tak, tylko tak jak, nie że kurczę, tutaj będzie prosty po prostu pod takim kątem, tylko tak mniej więcej taki spadkowy ten drop. No. Taka, jeszcze napędówka. Tak jakby na prosto. Ty, no i stawaj łopatę. No co, szybki update'ik. Zobacz, dosłownie 15 minut roboty. Nawet nie 15, co ja mówię, 10 minut roboty. I już coś jest, już nabiera coś kształtu. Jak się to wyrówna i się z tego zjedzie przy jakiejś prędkości tam w dół, to może da radę polecieć. Także coś z tego będzie. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. No i co uważacie? Widzicie, wcześniej było 10 minut, teraz trochę poprawiliśmy. Wyszło tak naprawdę 20 minut roboty. I uważam, że hopka jest idealna, żeby sobie po prostu leciutko polecieć w dół. Że mamy... No to, o to chodziło tutaj, żeby było po prostu małe wybicie. Bo to nie chodzi o to, żeby zrobić tutaj wybicie, żeby był to lot jakiś konkretny, tylko w sumie, żeby to po prostu napędziło to. Tak jest. Na kolejną hopkę, tym bardziej, że tam też będą dalej wyżej kolejne hopki, więc to ma być takie w sumie
lightowe. Delikatny lot, po prostu lądowanie mamy już tutaj. Sądzę, że idealnie się po prostu zgra z tym, a sądzę, że nie będzie trzeba było zapieprzać na to nawet. Także śmigaj po rower. I se takie coś po prostu jest, na szybko, wiadomo, że będzie poprawione. Z pierwszych opinii, odczuć to według mnie powinno być dłuższe, tak? Bo zrobiło się hopkowa drop miał być. Ale tak to jest. Znaczy myślę, że śmiało byśmy mogli jeszcze ciutkę wyżej dać. Można byłoby. Nawet się nie skupywać, ale dać wyżej. Ciutkę więcej ziemi, trochę może dłuższe zrobić. Ty, no jak na hopkę 20 minut to już jest fan. No jakikolwiek. Kurde, naprawdę. Jakikolwiek. Nie no, na 20 minut to jest rewelacja. No. Więc macie jakieś miejsce przy domu czy coś, no to łopata, chwila czasu i macie naprawdę wielki fal. To szukajcie sobie najlepiej miejsca, gdzie będziecie mieli tak naprawdę gdzieś górkę, żeby był rozpęd, żebyście nie musieli pedałować, no bo to w sumie podstawa. No. Ma rację chłopak. No a będziecie mieli większy fan, bo potem możecie sobie robić większą, aż potem po prostu będziecie sobie robić fajne loty. No. Nie wiem, czy nie będzie trzeba tego przesuwać. Do tyłu czy do przodu? Do tyłu. No, może być. No. Jestem ciekawy, do którego miejsca. Tym bardziej, no w sumie na luzie to było. Ja się jakoś mega szybko nie napędzałem na to. No to takie szybkie podsumowanie, pamiętajcie, zacznijcie, weźcie sobie worek na śmieci, posprzątajcie syf, następnie grabki, zagrabcie sobie ścieżkę, pozbierajcie jakieś patyki, poustawiajcie, już potem to przysypiecie ładnie, delikatnie ziemią i już coś będzie z tego. Mniej kopania tak naprawdę, mniej rzucania tej ziemi, bo wszystko sobie tak naprawdę formujecie z jakichś patyczków czy coś, a potem tylko ziemią przysypujecie i latacie. No. Dokładnie tak jest. Dobra, na razie. Do następnego. Siemanu.